A gdy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, zatnij króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzież jest ten król Żydów, który się urodził? Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przyjechaliśmy, aby oddać mu pokłon. Gdy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrawszy więc wszystkich naczelnych kapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie miał się urodzić Chrystus. A oni mu odpowiedzieli: Betlejem w Judei, bo tak jest napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejszy wśród władców Judei. Z ciebie bowiem wyjdzie władca, który będzie rządził moim ludem Izraelem. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dowiadywał się dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a posyłając ich do Betlejem powiedział: jedźcie i wypytajcie się dokładnie o to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja pojechał i oddał mu pokłon. Oni więc, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, prowadziła ich, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecko. A gdy zobaczyli gwiazdę, ogromnie się ucieszyli. Kiedy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią, jego matką, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem otworzyli swoje skarby i ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. Lecz będąc ostrzeżeni przez Boga we śnie, aby nie wracali do Heroda, powrócili do swojej ziemi inną drogą. Ukazał się we śnie Józefowi i powiedział: wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu i zostań tam, aż ci powiem. Herod bowiem będzie szukał dziecka, aby je zabić. Wstał więc, wziął w noc dziecko oraz jego matkę i uciekł do Egiptu i przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka: z Egiptu wezwałem mego syna. Został oszukany przez mędrców, bardzo się rozgniewał
i kazał zabić wszystkie dzieci, które były w Betlejem i całej okolicy w wieku do 2 lat, stosownie do czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wtedy wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza. Słychać głos w ramach, lament, płacz i wielkie zawodzenie. Rachel opakuje swoje dzieci i nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma. A gdy Herod umarł, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie i powiedział: wstań, weź dziecko oraz jego matkę i idź do ziemi izraelskiej. Umarli bowiem ci, którzy czyhali na życie dziecka. Wstał więc, wziął dziecko oraz jego matkę i przybył do ziemi izraelskiej. Lecz gdy usłyszał, że Archelaus kluje w Judei w miejsce Heroda swego ojca, bał się tam iść, ale będąc napomniany przez Boga we śnie, odszedł w strony Galilei. A przyszedłszy mieszka w mieście zwanym Nazaret, aby się wypełniło to, co zostało powiedziane przez proroków, będzie nazwany Nazarejczykiem.